Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry. Witam w Laboratorium Metrologii po wakacjach. Dzisiaj temat multimetrów. Urządzenia, z którymi na co dzień mamy zazwyczaj do czynienia. Pierwszy przyrząd pomiarowy każdego elektryka i elektronika. Chciałbym Wam opowiedzieć, jak świadomie wybrać ten przyrząd, jakimi kryteriami się kierować, co oznaczają poszczególne parametry i funkcje. Pokażę Wam to wszystko na przykładach i mam nadzieję, że na tej podstawie będzie Wam łatwiej wybrać multimetr dla siebie. Również w tym filmie, ponieważ jest to początek nowego sezonu, kilka zapowiedzi co do dalszych publikacji. Zostańcie ze mną, myślę, że ciekawe tematy przed nami. Tymczasem multimetry i zapraszam na film. Mamy na rynku obecnie bardzo dużo różnych modeli multimetrów. Różnią się między sobą wieloma cechami, więc powstaje pytanie, na co zwracać uwagę, jak wybrać multimetr. No przede wszystkim widzimy, że różnią się między sobą wielkością, różnią się między sobą również jakby sterowaniem. Niektóre mają tutaj tak wiele różnych wielkości, które trzeba wybrać manualnie. To jest tak zwane ręczne wybieranie zakresu pomiarowego. Inne mają tylko zaznaczone wielkości bez liczb, czyli one, w zasadzie wszystkie te, automatycznie wybierają zakres pomiarowy i tym nie musimy się martwić, tak jak tutaj. I jeszcze inne, popatrzcie, takie jakby smartfonowe, zupełnie automatyczne rozwiązania, gdzie nie ma żadnego pokrętła, wszystko się dzieje inteligentnie, też się pojawiają na rynku, o tym dwa słowa powiem później. Generalnie tego typu rozwiązań nie polecam. A więc słuchajcie, czym się kierować przy wyborze multimetru? No, o sterowaniu już powiedziałem. Ręczny wybór zakresu bądź automatyczny. Większość multimetrów ma dzisiaj ten wybór automatyczny. Ale trzeba sobie zadać pytanie, jakie wielkości elektryczne chcemy mierzyć. Każdy multimetr mierzy napięcie, prąd, stały, przemienny. Pewnie rezystancję, ciągłość obwodu, ale być może nie każdy już mierzy na przykład pojemność czy temperaturę. No więc trzeba wiedzieć, co chcemy mierzyć i w jakim zakresie wartości i tym się w pierwszej kolejności kierować. Druga kwestia to jest to, czy multimetr jest True RMS, czy też nie jest True RMS. Multimetry True RMS to są wszystkie te, z wyjątkiem tego, one mierzą wartość skuteczną napięcia czy prądu dla dowolnego kształtu sygnału. Może być to sinus, jakiś odkształcony, prostokątny. Jeżeli multimetr nie jest True RMS, tylko taki jak ten, zwykły RMS, to on będzie poprawnie mierzyć wyłącznie dla sinusa. I teraz Wam to pokażę. Włączyłem generator, mam tutaj doprowadzone napięcie, 50 Hz, 1 V wartości skutecznej ustawiam i proszę bardzo, w tej chwili mam sinus, tak, no i wszystkie pokazują blisko 1 V, tak, 0,99. To jest sinus. Wszystkie wskazują to samo, ale jeżeli dam prostokąt, popatrzcie, te dwa dalej pokazują to samo, a ten już zawyża o 10%. Jeżeli dam trójkąt, te dwa pokazują to samo, True RMS, a ten zaniża o 5%. Czyli faktycznie, jeżeli jest to przetwornik uśredniający, taki jak tu, to on będzie poprawnie mierzył wyłącznie dla sinusa.
Krótka przerwa na zapowiedź kolejnych materiałów. Jako pierwszy w Polsce dostałem do testów nowy oscyloskop Keysighta serii HD3. 14 bitów, maksymalne pasmo przenoszenia 1 GHz. Wykonuję obecnie testy tego oscyloskopu i niebawem na kanale pojawi się jego recenzja. Natomiast patroni wspierający kanał na platformie Patronite już mają do dyspozycji mini wideo recenzję tego oscyloskopu. Kolejny temat to pomiary wyższych harmonicznych oraz ich wpływ na jakość energii elektrycznej. Materiały są już gotowe i czekają do opublikowania. Jeżeli Wy macie jakiś pomysł na kolejne filmy, to proszę napiszcie o tym w komentarzach. Stali bywalcy mojego kanału wiedzą, że zawsze czytam Wasze komentarze i biorę Wasze opinie pod uwagę. Słuchajcie, jeżeli jestem przy pomiarze napięcia czy prądu przemiennego, należy zwrócić uwagę na pasmo przenoszenia, czyli do jakiej częstotliwości multimetr spełnia specyfikację. Typowe multimetry mają pasmo przenoszenia kilka kiloherców. Powyżej tych częstotliwości ten pomiar nie będzie poprawny, chyba że macie bardziej złożone, profesjonalne przyrządy, takie jak te. One mają pasmo rzędu setek kiloherców, ale generalnie nie. I o tym należy pamiętać. Teraz kolejna podstawowa rzecz, czyli liczba cyfr znaczących oraz maksymalne wskazanie i dokładność multimetru. Co to oznacza? Popatrzcie, ten multimetr ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć cyfr znaczących, ten cztery i ten cztery. Czyli to jest liczba cyfr, która może być wyświetlona na danym zakresie. Im więcej cyfr, tym większa rozdzielczość. Popatrzcie, tutaj mamy z rozdzielczością 100 mikrowoltów pomiar, a tu z rozdzielczością 1 miliwolta. Bardziej złożone multimetry potrafią mieć 5, a nawet 6 cyfr znaczących dla bardzo precyzyjnych pomiarów. Dalej, maksymalne wskazanie. Co to znaczy? Jest powiedziane, że ten multimetr na przykład ma 20 tysięcy maksymalne wskazanie, ten 6 tysięcy, a ten 4 tysiące. To znaczy, jaka maksymalna liczba jest możliwa do wyświetlenia na danym zakresie pomiarowym. Te multimetry automatycznie zmieniają sobie zakres, więc zobaczcie, jeżeli ja będę zwiększał napięcie, to ten zmieni swoje wskazanie po przekroczeniu 2 V, czyli tych 20 tysięcy jakby, jeśli tak patrzeć na tą liczbę, popatrzcie. Idziemy do góry. Hop, zmiana zakresu obcięło nam jedną cyfrę znaczącą. Tu jeszcze nic się nie stało. Ten ma maksymalne wskazanie 4000, więc po przekroczeniu 4 V zmieni nam zakres. Tak też się stało, popatrzcie. A ten po przekroczeniu 6 niejako tysięcy, czyli w tym przypadku 6 V, zmiana zakresu. Ale znowu, ponieważ ten ma więcej cyfr znaczących, to tu mamy znowu lepszą rozdzielczość niż tu po zmianie zakresu. No więc na to należy zwracać uwagę. Ważna jest również dokładność multimetru. To jest podane w specyfikacji. Dzisiaj powiedzmy najgorsze multimetry zaczynają się gdzieś od procenta dokładności na zakresie napięcia stałego do ułamków procenta, tak jak te dla napięcia stałego. Wszystko zależy, czy mierzycie w laboratorium, potrzebujecie tego typu przyrządy super dokładne, czy jakieś amatorskie, takie nazwijmy to stołowe pomiary i nie wiem, 0,5% czy 0,2% Wam wystarczy, to tego typu rozwiązania to gwarantują. Może dwa słowa o wyświetlaczu jeszcze. One są bardzo zróżnicowane, słuchajcie, to już jest kwestia gustu, nie wiem, jakiejś praktyczności, kwestia podświetlenia wyświetlacza i tak dalej, i tak dalej. Ale co je różnicuje mocno, to czy mają tak zwany bar graf, czy też nie mają bar grafu. To jest taka linijka tutaj, nie wiem czy ją widzicie, taka linijka, która reprezentuje nam wypełnienie zakresu. Popatrzcie. Widać. Tutaj to w zależności od zakresu ta linijka
się przesuwa. No i to ma reprezentować taki pseudoanalogowy jakby pomiar wskazówkowy. Inne multimetry tego bar grafu nie mają. I co istotne, częstość odświeżania tego bar grafu często jest dużo większa, do kilku, do 10 razy na sekundę, niż odświeżanie wyniku. Te cyfry zazwyczaj odświeżają się 2-3 razy na sekundę, no może 4 w lepszych multimetrach. Natomiast bar graf bardzo tutaj szybko reaguje na zmiany wielkości mierzonej, więc jeśli ktoś to potrzebuje, no to proszę bardzo. Słuchajcie, co dalej? Poza wielkościami mierzonymi, o czym już mówiłem, kwestia funkcji dodatkowych. Zazwyczaj multimetry mają coś takiego jak hold, czyli wstrzymanie pomiaru, tak? Zamrożenie wyniku. Niektóre mają auto hold. To jest taka sama funkcja, która działa w sposób automatyczny, to znaczy bez potrzeby naciskania przycisku w bardziej zaawansowanych multimetrach. No zazwyczaj jest też wartość maksymalna, minimalna. Ale niektóre multimetry oferują więcej. Na przykład pełniejszą statystykę, czyli liczenie jakichś wartości średnich. Ważną funkcją dodatkową mogą być pomiary względne, czyli zerowanie wyniku względem danego pomiaru. To się szczególnie przydaje przy pojemnościach. A jeszcze inne multimetry, takie jak ten, są w ogóle zintegrowane tutaj z data loggerem, czyli ten multimetr ma możliwość rejestracji wyników pomiarowych w swojej pamięci i później obrazowania tego w postaci trendu, czy właśnie liczenia jakiejś bardziej złożonej statystyki, rysowania histogramów. A więc no, jest tutaj duża różnorodność. Mówię, minimum to jest max, min i hold. Natomiast REL bardzo pożądane, pomiary względne przy pomiarach pojemności, czy też bardziej zaawansowane funkcje, no już w takich bardziej złożonych multimetrach. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Co dalej, słuchajcie? Liczba gniazd oraz kategorie bezpieczeństwa. Jak widzicie, większość multimetrów tutaj przeze mnie używanych ma 4 gniazda, gdzie są rozdzielone obwody wysokoprądowe od małoprądowych i te obwody mają osobne bezpieczniki. Ale są takie multimetry, jak na przykład ten, gdzie są 3 gniazda, czyli na jednym gnieździe jest mierzony i duży, i mały prąd. Jest jeden bezpiecznik w związku z tym, no i to troszkę ma, że tak powiem, ograniczoną funkcjonalność, czy też ograniczone, nazwijmy to, bezpieczeństwo. Lepiej, jeżeli te obwody prądowe są rozdzielone. Zakres prądowy największy jest to zazwyczaj 10 amperów, chociaż są takie jak ten 20-amperowy. Dalej, kategoria jakby bezpieczeństwa, tak to nazwijmy ogólnie, czyli to CAT3, CAT4, 1600 V i tak dalej, to nam mówi o tym, w jakim środowisku i dla jakich zakresów napięć te multimetry są jakby zabezpieczone przed skutkami przepięć. O tym warto sobie poczytać, nie chcę teraz tutaj robić wykładu na ten temat, natomiast im wyższa kategoria i wyższa wartość napięcia, tym multimetr jest bardziej odporny na przepięcia o wysokich wartościach. Ważne również jest to, jakie są bezpieczniki użyte w danym multimetrze, czy są to jakieś takie najzwyklejsze szklane, czy też te większe ceramiczne, które mogą jakby zaabsorbować większą energię potencjalnego zwarcia. No to też przy takich pomiarach wysokoenergetycznych może mieć znaczenie, więc warto na to zwrócić uwagę. Jak również no, warto zwrócić uwagę, czy jest łatwy dostęp do tych bezpieczników, czy też trzeba rozebrać cały multimetr, żeby się do nich dostać. Jeszcze z takich podstawowych rzeczy i wrócę do automatycznego doboru zakresu, bo o ile w tego typu multimetrach to działa dobrze,
no, na co dzień tego używamy, to w tego typu inteligentnych rozwiązaniach, które coraz częściej się pojawiają za kilkadziesiąt złotych, to działa fatalnie. Dlatego, że na przykład ten multimetr nie tylko sam wybiera sobie zakres dla danej wielkości pomiarowej, ale on sobie sam dobiera, czy próbuje ocenić, jaką wielkość my chcemy mierzyć. Czy rezystancję, napięcie, czy ciągłość obwodu. I to powoduje, że ten multimetr po pierwsze jest bardzo wolny, bo zanim on wykona pomiar, to mija bardzo dużo, a poza tym często się myli. Na przykład ja chcę mierzyć rezystancję, a on mi mierzy napięcie i nie mogę tutaj tego chyba zmienić. Więc tego typu super inteligentne rozwiązania naprawdę odradzam. Tak samo zresztą jak tego typu najtańsze multimetry za 20-30 zł z marketu, jak ja to nazywam, czy z Allegro. No naprawdę nie wchodźmy w tego typu niebezpieczne, niedokładne urządzenia. Co dalej, słuchajcie? Kwestia sond pomiarowych. Tu nie ma za dużo o czym mówić, bo no, do każdego multimetru dostajemy zazwyczaj podstawowe sondy pomiarowe i niestety zazwyczaj te sondy nie są najlepszej jakości. Jakkolwiek do podstawowych pomiarów wystarczają. Producenci, no, bardziej markowi, że tak powiem, dają te sondy lepsze, pozłacane, możliwość dokupu pewnych akcesoriów do nich. Natomiast w takim podstawowym segmencie przyzwyczajcie się, że będą to najzwyklejsze sondy, jakkolwiek wystarczające do wykonania pomiarów, więc tutaj nie ma wielkiego wyboru. Słuchajcie, skoro mam już tą sandwę tutaj, no to jest przykład multimetru, który ma dużo więcej funkcji pomiarowych niż te takie, nazwijmy to, podstawowe. Bo dla samego pomiaru napięcia przemiennego mam tutaj na przykład pomiar napięcia z filtrem dolnoprzepustowym. Low pass filter, czyli filtracja wyższych harmonicznych, jeżeli mierzymy napięcie na przykład w jakichś układach napędowych, gdzie no, mamy te przebiegi schodkowo-prostokątne, tak to nazwę. Mamy pomiar w decybelach, pomiar częstotliwości, pomiar true RMS napięcia przemiennego, ale również na wartość skuteczna ze składową stałą, coś czego w innych multimetrach nie ma. Pomiar rezystancji, pomiar przewodności, temperatura, pojemność. No wiele różnych funkcji dodatkowych. Pomiar częstotliwości, współczynnika wypełnienia. A więc to już na koniec zwracam uwagę na takie bardziej zaawansowane funkcje, które oferują no, tego typu multimetry. No ten to już jest w ogóle kombajn, że tak powiem. Ja o tych multimetrach prawie wszystkich zrobiłem filmy, więc możecie sobie sprawdzić szczegółowo. Tutaj tylko powiem, słuchajcie, że mamy dużo różnych funkcji. To jest przede wszystkim bardzo dokładny multimetr, ale również tak zwany data logger, czyli tu można sobie zapisywać historię pomiarów w pamięci, później ją analizować na różne sposoby, zgrywać do komputera i tak dalej. No nie mówiąc już tutaj o dodatkowych funkcjach też, których inne multimetry, powiedzmy, niekoniecznie oferują. Chyba tyle, jeśli chodzi o podstawowe funkcje. No może jeszcze warto zwrócić uwagę, w jakich warunkach pomiary są wykonywane, bo są takie multimetry, na przykład takie jak ten, bardzo odporne na jakby zagrożenia mechaniczne, czy też na kwestie zanurzenia w wodzie. One są bardzo rzeczywiście odporne i przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. No inne takie podstawowe multimetry jak ten niekoniecznie sobie w takich warunkach będą radzić. Więc kwestia IP, czyli indeks ochrony obudów. Jeżeli pracujecie w wilgotnym jakimś środowisku, gdzie są zagrożenia, nie wiem, mechaniczne, no to warto również pod tym kątem na multimetr się popatrzeć, jakkolwiek większość jest zabezpieczona tutaj taką gumową jakby otoczką, co ma je chronić przed skutkami upadków. No i słuchajcie, z takich podstawowych rzeczy chyba tyle. Jeszcze, jeżeli już jestem, zmierzam powoli w kierunku realizacji pomiarów,
No to słuchajcie, oczywiście jest kwestia poprawnego ich wykonywania. Jeżeli mierzymy napięcie, teraz jestem na zakresie pomiaru napięcia, nieważne czy stałego, czy przemiennego, no to oczywiście wpinam się z moimi sondami do obwodu równolegle i na odpowiednie gniazda w multimetrze. Popatrzcie, ten multimetr na tym zakresie będzie mi podpowiadać, do których gniazd powinienem się włączyć przy pomiarze napięcia. Jeżeli przejdę na pomiar prądu, popatrzcie, podpowiada mi znowu, na które gniazda powinienem się włączyć. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że przy pomiarze napięcia tutaj jest duża impedancja wejściowa 10 megaohmów i powiedzmy, że jeżeli bym chcę mierzyć napięcie, no to tutaj trudno przy tej impedancji wejściowej wywołać jest zwarcie, nawet jeśli drugie końcówki są źle podepne. Ale jeżeli chcę mierzyć napięcie, a w ten sposób wepnę się na gniazdo prądowe z sondą, no to tu jest bardzo mała impedancja wejściowa i teraz włączenie się z sondami równolegle na napięcie spowoduje zwarcie. W najlepszym przypadku zadziała bezpiecznik, w najgorszym może nie zdążyć zadziałać albo będzie tak duże napięcie, że multimetr będzie uszkodzony. Niektóre multimetry nas ostrzegają przed tego typu sytuacjami. Popatrzcie, jeżeli tutaj włączę sobie tak, o, czyli pomiar napięcia, ale sondę włączyłem na pomiar jakby prądu, multimetr zgłasza mi błąd. Nie każdy multimetr to robi, ma taką funkcję. No ale to jest przydatne, tak? Bo czasami no, rutyna bierze górę i, no, i są problemy. Słuchajcie, co jeszcze, bo miało być też trochę o obsłudze. Ja ostatnio zrobiłem film, jakich błędów nie popełniać przy pomiarach i tam było trochę na temat multimetrów. No już o pomiarze prądu, napięcia i odpowiednim wyborze gniazd powiedziałem, ale czego jeszcze nie robimy? Nie mierzymy na przykład rezystancji, trzymając rezystor w palcach i przykładając sondy w ten sposób, dlatego że mamy tutaj równoległą rezystancję niejako naszego ciała, przez którą będzie płynął prąd i będzie zaburzony pomiar rezystancji, szczególnie dużych rezystancji. To samo z kondensatorami. Nie mierzymy w ten sposób, tylko no, trzeba to albo tak przyłożyć jakoś do końcówek kondensatora, albo doposażyć się tutaj w krokodylki, czy też takie bardziej precyzyjne chwytaki i po prostu założyć to na stałe na badany element i dopiero wtedy mierzyć. Również ważne jest rozładowanie kondensatora przed pomiarem. Co jeszcze z takich rzeczy, o których tutaj nie mówiłem? No, pomiary temperatury. Nie wszystkie multimetry oferują, niektóre tak. W zestawie jest termopara. Tu nawet dwie, można mierzyć dwie temperatury, można wtedy obliczać różnicę temperatur, a więc też taka dosyć unikalna funkcja. No i NCV, czyli bezprzewodowa detekcja napięcia, czyli gdzieś, jeżeli szukamy przewodów, nie wiem, na przykład przewodów w ścianie, tak, którędy są poprowadzone, no to za pomocą takiej bezprzewodowej detekcji możemy stwierdzić, którędy ten przewód czy kabel biegnie. Słuchajcie, wiem, że cena na pewno jest dla wielu kryterium, ale no nie przesadzajmy. Naprawdę, odradzam tego typu najtańsze chińskie wynalazki. Te 50, 60, 70 zł naprawdę warto dać, a może nawet ponad 100 w jakieś rozsądne, bezpieczne rozwiązania, tak żebyście byli zadowoleni z tych multimetrów na lata, a nie żeby nie było kłopotów, czy to związanych z bezpieczeństwem, czy nie wiem, dokładnością, wiarygodnością pomiarów.
Ten już pika, zatem czas powoli kończyć i przejść do podsumowania. Jeżeli macie jakieś pytania związane z multimetrami, potrzebujecie jeszcze dodatkowo się poradzić, piszcie proszę w komentarzach, zawsze je czytam i chętnie odpowiem. Dziękuję za dzisiaj i już zapraszam na film o nowym oscyloskopie Keysighta. Śledźcie kanał, bo niebawem ten materiał się pojawi. Do zobaczenia.